Państwa bardzo serdecznie na inauguracji sezonu kulturalnego. Świdnicki Ośrodek Kultury postanowił powrócić do dobrej tradycji po wielu latach nieobecności tej imprezy. Ważnym punktem dzisiejszego wydarzenia jest wręczenie nagród prezydenta miasta Świdnicy w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, ustanowioną przez Świdnicką Radę Miejską. Dotychczas nagrodami tymi uhonorowano 61 osób. Doroczne nagrody w dziedzinie kultury otrzymują Ryszard Latko, pisarz, scenarzysta, poeta. Powiem to, co chyba wszyscy wiedzą, że pan Ryszard Latko jest częścią świdnickiej kultury od wielu, wielu lat, że uczestniczył aktywnie w wielu przedsięwzięciach, które tu na terenie miasta były realizowane. Był między innymi osobą, która publikowała w lokalnych mediach i wtedy się właśnie poznaliśmy, ale oczywiście swoje nazwisko i Świdnicę rozsławiał poprzez swoje sztuki. Pamiętacie Państwo, Tato, Tato, sprawa się rypła, to sztuka grana do dziś na scenach wielu polskich miast. Jadąc tutaj autobusem, powiedziałem do żony, że się tak czuję jak taki gminny Różewicz, bo już mam swoje lata. Też jakoś uprawiałem sztuki teatralne. Kolejna osoba to Robert Kukland, artysta plastyk, pracownik Świdnickiego Ośrodka Kultury. Potrafi nam pokazać, że miejsca często szpetne dzięki jego talentowi, dzięki jego pomysłom mogą przekształcić się w miejsca niezwykłe, które nas wszystkich także zachwycają. Robert, serdecznie gratuluję. Tutaj mi chyba będzie troszeczkę bliżej niż tam, do mikrofonu. Bardzo dziękuję po pierwsze panią dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury za nominację, pani prezydent za nagrodę, Radzie Miasta za przyznanie tej nagrody, ale przede wszystkim chciałem podziękować fundatorom tej nagrody, czyli mieszkańcom Świdnicy. Dziękuję bardzo. Kolejna osoba to Tomasz Grudziński, badacz dziejów Świdnicy, nominowany przez Muzeum Dawnego Kupiectwa. Szanowni Państwo, może tylko tak słów kilka. Przede wszystkim podziękowania. Książka nie powstałaby bez pomocy wielu osób, które się przyczyniły do tego nie tylko od strony tej finansowej, ale też pracy edytorskiej, redakcyjnej. Tutaj też podziękowania składam Państwu Bielawskim, Pani Annie i Stanisławowi za pomoc, za wsparcie. Laureaci statuetki Mecenas Kultury. Pierwsza jest to firma Belpol. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować w imieniu mojego taty, pana Andrzeja Mielniczyna, mojej mamy, pani Barbary Mielniczyna oraz pana Antoniego Pankiewicza. Jesteśmy mecenasami kultury również dlatego, że bardzo często uczestniczymy w tych wszystkich przedstawieniach i jest coś magicznego w tym, gdy na tych deskach występuje zespół Teatru Starego, prawda? Kolejna firma to firma Sommel. Jestem bardzo wzruszona i w imieniu całego zarządu firmy Sommel chciałam serdecznie podziękować za tę nagrodę. Ta nagroda wynika z ogromnej przyjemności, jaką czerpiemy ze wspierania tych wszystkich wydarzeń kulturalnych, które odbywają się w Świdnicy. I chociaż nasz zarząd właściwie w całości nie mieszka w Świdnicy, ale bardzo dobrze rozumie jej potrzeby i bardzo chętnie wspiera te wszystkie działania. Dziękuję. Kolejna firma to firma szkoleniowo-doradcza Anna Szywała. Proszę Państwa, ale ja chciałam powiedzieć, że to Państwo jesteście Wergiliuszami i Horacymi, bo to właśnie oni pierwsi też potrzebowali takiego, naprawdę wsparcia, ale i przede wszystkim
czerpania radości z tych twórczych działań w każdej dziedzinie. Moja współprowadząca o tym nie wie, ale na scenie za chwilę pojawi się jeszcze jeden gość i nastąpi jeszcze jedno wręczanie nagród. Zapraszam serdecznie na scenę panią poseł Teresę Świlą. Dzisiaj z okazji Dnia Kultury, można powiedzieć, rozpoczęcia nowego sezonu w Świnicy, ja postanowiłam i wystąpiłam z wnioskiem do pani minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby uhonorować kobiety, które szczególnie pracują dla kultury, ale również i dla kobiet. I teraz bardzo serdecznie zapraszam panią Bożenkę Kuźmę, panią Hanutę Szymańską. To są dwie kobiety, które bez których kultura szczególnie nie istniała. Także myślę, że one zasługują na to odznaczenie, ale mamy też kobietę, która pracuje dla kobiet w Świdnicy. I zapraszam serdecznie na scenę panią Elżbietę Dudziak. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczyła panie odznaką zasłużony dla kultury polskiej.